2001 roku posiadam obraz właśnie Antoniego Kwieka, Górali 1955. I w zeszłym roku zainspirowała mnie ta pani, zaczarowana przez malarza na nowochódzkim osiedlu. I nie wierzyłem, że uda się ją znaleźć. I odczarowaliśmy tą panią po 56 latach, po kilku miesiącach poszukiwań znalazła się. Dalej mieszka tam, gdzie mieszkała wówczas. Ba, nawet dalej wisi tam pranie. Mieszkańcy Nowej Huty tej tradycji jednak nie porzucili. Jestem tutaj właśnie tą panią z portretu, odnalezioną 56 lat temu. Wieszając pieluchy, przypadkowo natknęłam się na dwóch młodych panów. Coś tam rysowali, coś tam dogadywali i nie wiedziałam, że rysują mnie. A to był właśnie pan Antoni Kwiek. Narysował mnie wtedy, kiedy byłam taką piękną dziewczyną. Miałam 11 lat, jak się urodzili moi dwaj bracia bliźniacy i stąd właśnie jest tyle tych pieluch. Bo to było różnie. Za półtora roku przyszedł następny mój brat. Dwóch braci już pochowałam, już ich nie ma. Jak zobaczył pan panią po raz kolejny, od razu panią poznał? Od razu. No niech pani popatrzy, czy to nie to, prawda? I co pan powiedział do niej? Mówi, ale trafiłem. To jeszcze blok 13, piątek i o godzinie 13. Pamięta pan dobrze tą sytuację, kiedy ten obraz powstawał? Pamiętam. Podobno państwo dokuczali trochę. Portretowanej osobie. Tutaj zawsze jest takie jakieś, prawda, młodzieńcze. Jakieś młodzieńcze. Tak? Dogadywania, a w międzyczasie się rysowało. No. Człowiek musi patrzeć na co, jak wygląda ręka, jak wygląda. To byłem młody, 20 lat, to jeszcze nabywałem tej. Więc dobrze jest malować, jak się widzi. Pozycję człowieka, jak niesie czy coś. Tam tu się zrobi manekina, jak się nie patrzy. A malowanie to było tylko takie pana hobby, prawda? Tak. Tak, to poza tym pracował pan na budowach? Pracowałem. W Transbudzie Nowej Hucie. I nadal pan tworzy obrazy? Może. W Transbudzie mam taką stałą ekspozycję na stacji paliwowej i ludzie przychodzą, biorą, cieszą się, ja się też cieszę. Przygotowując Święto Dzieci w Nowej Hucie, odczuwaliśmy przede wszystkim radość płynącą z tego, że możemy coś zrobić dla najmłodszych mieszkańców tej dzielnicy. Znakomicie dopisała nam pogoda, a w sercach pogoda ducha. Wierzę, że ten dzień wszyscy będziemy wspominać z wielką radością przez cały rok. Fajnie być dzieckiem? Tak. Tak? A co jest takiego fajnego w byciu dzieckiem? Co można robić, jak się jest dzieckiem? Można się bawić z zabawkami.
Mhm. A ty, Nikola, chciałabyś już być dorosła? Nie? Nie. Mhm. A jak jesteś dzieckiem, to co jest najfajniejszego w tym, że jesteś dzieckiem? Bo można kolorować. Kolorować? A ty lubisz kolorować? Na tym festynie robiłeś? A rzucałam piłki do kosza. Do kosza i trafiłeś? Tak. Dawno przyszedłeś? Tak. I co byś jeszcze chciał zrobić? Rozglądnij się. Z czego skorzystamy? Z konia. Z konia? A jeździłeś już kiedyś na koniu? Tak. I nie bałeś się? Nie. Jeden kukuszko, jedno zaklęcie, oto księżniczka. Thank you.